To co, dzisiaj już wyjeżdżacie? Tak, o 1:00 mamy pociąg z Warszawy. Będziemy nim jechać około 4 godzin. Potem z Warszawy o godzinie 9:55 mamy odlot do Belgii. No ale z Belgii jeszcze mamy półtorej, około 2 godzin, żeby dotrzeć do tego miasta, w którym wszyscy mieszkają. W Belgii fajnie było, byliśmy wszyscy w jednym mieście, w Arechem. Byliśmy na dwóch wycieczkach, w Bruges i w Antwerpii. Antwerpia była troszkę lepsza, ale mieliśmy na nią trochę mniej czasu, dużo było takich ekologicznych przedsięwzięć i robiliśmy dalej projekt, kontynuowaliśmy. Ostatniego dnia mieliśmy przedstawienie naszych projektów. W szkole spędziliśmy 3 dni, a szkoła też dużo organizowała, jakieś barbecue, food court, takie różne rzeczy. A szkoła ładniejsza od naszej? No zdecydowanie. Przede wszystkim była o wiele większa. Było tam też dużo mniejszych dzieci, nie tylko takich w naszym wieku. I była w dwóch budynkach. Były tam różne sale muzyczne, komputerowe, multimedialne. Tak wszystko było na lepszym poziomie. Wolałabyś tam chodzić do szkoły? No mimo wszystko jednak nasza szkoła jest trochę lepsza, bo jest przede wszystkim mniej osób. Łatwiej się skontaktować chociażby z nauczycielami, łatwiej się tutaj odnaleźć. Tamto było trochę za dużo ludzi, za dużo gwaru, tak nie wiem. Jak pani wspomina lot samolotem do Belgii? Koszmar. Najpierw przy starcie takie wrażenie, jakbym była na karuzeli, która za bardzo przyspieszyła, a potem wrażenie, że ta karuzela tak leci prosto w kosmos. Cały problem polegał na tym, że ja mam lęk wysokości, więc kiedy widziałam te domy, które się zmniejszały z każdą sekundą, ogarniała mnie taka panika, że miałam ochotę po prostu wyskoczyć, tylko że drzwi były zamknięte. To tak, dla mnie osobiście wygodniej było tutaj w Polsce, ponieważ przez to, że wszyscy mieszkamy stosunkowo blisko siebie, mogliśmy po lekcjach wrócić do domu i przebrać się, coś zawsze zjeść i wrócić, a w Belgii nie było takiej możliwości, ponieważ każdy mieszkał praktycznie w innym, mniejszym mieście. Niektórzy mieli nawet godzinę drogi, żeby z powrotem wrócić do miasta, w którym przebywaliśmy w szkole, gdzie zazwyczaj też się po lekcjach widzieliśmy. Dlatego o tyle to było wygodniejsze, że u nas jednak Belgowie zawsze coś zjedli, mogli się przebrać i tak dalej. U nich to było różnie. Często musieliśmy jeździć na mieście albo w ogóle nie jeść, bo oni troszeczkę mają inaczej niż my. Nie są przyzwyczajeni do tak częstego jedzenia. Według nich my bardzo często jemy. No i pogoda była trochę nie za bardzo, ale to i w Polsce, i w Belgii, ponieważ praktycznie nas to padało i było zimno, przez co i Belgowie tutaj, i my u nich byliśmy chorzy, ale ogólnie było bardzo w porządku. W Belgii szkoła wygląda zupełnie inaczej niż u nas. Inaczej też zachowują się dzieci, takie miałam wrażenie. Tak właściwie na plus dla nas, bo faktycznie oni mają piękne sale plastyczne, piękne muzyczne, wyposażenie takie, o jakie my możemy marzyć, ale z drugiej strony wydaje mi się, że nasi uczniowie byli bardziej solidarni, bardziej zgrani, jakoś tak trzymali się razem i to było piękne. W Belgii mają dziwny system, czy jak dla mnie dziwny system jedzenia posiłków. Na przykład dla nich normą jest polewanie grillowanej kiełbasy, jakby nie było mięsa tak słonego, sosem z jabłek, na słodko. Dla Belgów to było bardzo zabawne, kiedy odsuwałam te wszystkie słodkości na bok i traktowałam to jako deser.